Siema widzowie, witam was w prawdopodobnie ostatnim odcinku tajemnic i ciekawostek z gry Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Muzyka, którą słyszeliście w tle i słyszycie, pochodzi oczywiście z Titanica, a grają bezdomny na Archolos. Potrafią sporo piosenek nie tylko Titanica, ale m.in. piosenkę Grosza daj Wiedźminowi, Sypis, gdzie jest biały węgorz, czy Coffin Dance. Akurat pasuje na ostatni odcinek. Druga ciekawostka będzie właściwie zbiorem kilku ciekawostek o duchach. Całkiem sporo możemy ich spotkać na Archolos. Jeden znajduje się na bagnach. Jeden w opuszczonym domu, w którym ktoś się powiesił. A jednego, który wykuwa pancerz w opuszczonej kopalni i który znika, kiedy do niego podejdziemy. Trzecia ciekawostka jest o legendarnym filmie polskiego internetu. Szyny były złe, ale za to ciekawostka jest całkiem dobra. Jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia? Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe. A nawiązanie do tego filmu znajdziemy oczywiście w Kronikach Myrtany. Skoro tak stawiasz sprawę, to nastąpiły pewne komplikacje. Drewno było złe, gwoździe były złe, no i te motki były złe. Robienie z tego łodzi nic by nie dało. Swoją drogą, bohaterka tego filmu walczy aktualnie z rakiem piersi, więc jeżeli chcecie pomóc, link znajdziecie w opisie i badajcie się. Czwarta ciekawostka jest o alchemiku, który odnalazł odpowiednią formułę zaklęcia, która pozwoli mu latać. Jak widać, formuła okazała się niezbyt skuteczna. Czas mojego sukcesu nadchodzi. Piąta ciekawostka, a zarazem ostatnia na dziś, jest o świętach, które, jeżeli de facto oglądacie ten odcinek w momencie wrzucenia go, zbliżają się nieubłaganie. Jeżeli 24 grudnia odwiedzimy nasz dom w Starym Mieście, będziemy w stanie wybrać świąteczne ozdoby, takie jak choinka i świąteczna tapeta. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i całej serii z tajemnic i ciekawostek z gry Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie suba i co? Widzimy się w następnej serii i w następnym odcinku, z czego jeszcze nie wiem. Do zobaczenia.